Witaj Marzenko. Cześć Irenko. Rozpoczynamy teraz kolejną sesję badawczą. Pozwól sobie na głęboki relaks. Wypuść wszystkie napięcia. I z każdym wydechem poczuj, jak twoje ciało się zapada. Rozluźniasz wszystkie części swojego ciała. A ja w tym momencie policzę od 10 do 1. 5, 4. Pora teraz, aby twój umysł się zrelaksował. 3, 2, 1. Policzę teraz od 1 do 3, a na 3 połączysz się z pojęciem wampir i opowiesz mi, co widzisz. 1, 2, 3. Wiesz co? Pierwsze, co się pokazało, to jakiś zamek. I picie krwi. Czy coś jeszcze dostrzegasz? I taki wampir, wiesz, energetyczny. Tak jak jest istota i wiele połączeń, tak jakby na linkach. Taki jedna istota, która ciągnie linki z innymi istotami. Powiedziałaś, że widzisz, jak zamek i picie krwi. Kto pije tą krew? Co takie słowo mi przychodzi? Sztale. Sztale, rytuały. I tutaj się jakieś się lustro pokazało, wiesz? Tak jakby. Łączenie się z innymi wymiarami. Łączenie się z innymi wymiarami. Poczekaj. Nie przeszkadzaj.
Dobrze, to może Poczekaj, przejdziemy. poczekaj, poczekaj, bo tu widzę taką sytuację. Jakby ktoś robił jakiś rytuał i jakby portalem było lustro i przez ten portal coś jest wysyłane, jakiś impuls i dociera do danych osób przez lustra i jakby takie łączenia były, wiesz? A może jeszcze postara się zobaczyć, kto wysyła i kto odbiera te impulsy w drugiej stronie lustra. Wiesz co, pierwsze słowo, znaczy słowo, reptil się pokazał. Tak jakby nadaje impuls poprzez, wiesz, poprzez lustra. I dociera do... Ale to jakaś współpraca jest z ludźmi. Ludźmi, którzy są świadomi tego, co robią, wiesz. Taki dany byt wysyłają do danej osoby. Dobrze, to może przejdziemy do następnego pytania, a później to jakoś rozwiniemy. Na trzy rozszyfruj DNA wampira i zrekonstruuj jego oryginalną formę. Jeden, dwa, trzy. Wiesz co, reptiloid się pokazał. Takie potężne. Spójrz mu w oczy jeszcze, żeby się upewnić. I pamiętaj, że jesteś tylko obserwatorem. Jest też taki, wiesz, taki aż czarny jest, wiesz. Ciemna energia, no. Tak, to reptiloid. Dobrze. Dobrze, to przejdziemy teraz do kolejnego pytania. On mówi do mnie, że mam się bać, nie? Jesteś bezpieczna w swojej przestrzeni, on na ciebie nie oddziaływuje, a ty to obserwujesz i ma wpływu na ciebie. Przyjrzyj się teraz powiązaniom między wampirami i krwią. Co odbierasz na ten temat? Ta energia życiowa, witalna, seksualna, tego, czego wampiry pragną. Halo, Marzenko? Halo, halo, słyszymy się? Tylko cię nie widzę, bo chyba kotek przeszkadza, czy coś, tak obraz nam znika. Aha, nie ma nikogo? No dobrze. To nie ma. Tak. Widać teraz, tak. To przyjrzyj się jeszcze raz powiązaniom między wampirami i krwią. Co odbierasz na ten temat? To jest taka dla nich młodość, krew. Mówię, tak jak pobierali tu energię seksualną, witalną, życiową. I oni tak jakby są wiecznie, wiecznie młodzi. Wiesz?
Czy widzisz coś jeszcze na ten temat? Nie, na razie nie. To następne pytanie. Legendy głoszą, że wampir nie może przebywać w kontakcie ze światłem. Co odbierasz na ten temat? Wiesz co, takie przyszło mi, pali go, razi, ale tutaj chodzi o jasność ogólnie. Tak jakby. Tu przychodzi słowo wysoko wibracyjna energia, jest taka, tak jak miłości, jest taka rażąca dla nich. Jeśli ma kontakt z istotą wysoko wibracyjną, czy może mieć kontakt z istotą wysoko wibracyjną, czy może koni stanąć na przykład fizyczny wampir? Może, ale będzie go jakby stłamszała, takie coś przychodzi. Ale ta też jasność tak jakby wypalała dziury, tak jakby, wiesz? Ogólnie nie lubię jasności. Jeśli mówisz o jasności, to mówisz o tym świetle takim naturalnym, czy może też sztucznym, na przykład z latarki, czy z czegoś? Naturalnym. Naturalnym. To teraz jeszcze takie pytanie. Legendy również głoszą, że wampiry nie znoszą czosnku. Co odbierasz? Proszę, co są moje pierwsze bujda. A czy jest jakaś substancja, której nie znoszą? Albo roślina, może roślina bardziej. Oni żywią się tylko krwią. Reszta mówi, że nie ma znaczenia. Krew to eliksir młodości. Połączeń, mocy, siły. I wiesz, słyszę słowa cały czas, jesteście głupi. Jesteście głupi. Zobaczymy. Wampir od zawsze był kojarzony z nietoperzem. Co odbierasz na ten temat? Przychodzi mi współpraca. I to tak. Poczekaj ręką. Poczekaj chwilę. To następne pytanie. Wampir od zawsze był kojarzony z nietoperzem. Co odbierasz na ten temat? Poczekaj, głębiej.
Przyszło mi takie to, że o to chodzi, żeby wierzyli w to, jeżeli wierzyły istoty, że to nie toperze, że wampirem może być też człowiek, wampirem energetycznym, czyli który się podłącza pod ludzi. Tak jakby odwrócenie uwagi do czegoś innego, czyli jakby było łatwiejsze podpięcia, wiesz? Rozumiem. O, kolejne pytanie mam. Mówi się, że wampiry i wilki są ze sobą powiązane. Co odbierasz? Nie są. Nie są. Nie są powiązane. Dobrze. Przychodzi mi, że to dwa różne gatunki. Może to chodzi o to, że wilki w nocy wyją, a wampiry w nocy się uaktywniają. Może coś na tej zasadzie. Ktoś wyciągnął taki wniosek. Lepiej widzą w świetle, no właśnie, lepiej widzą po zmierzchu, tak jak się ściemnia. Wilki, wampiry, ale no ludzie też więcej widzą, jak się ściemnia, bo tak jakby światło odbija. Nie widać się w dzień. Tak jak wiesz, zamkniesz oczy w dzień, to zupełnie inaczej widzisz, postrzegasz, a inaczej też nocą, ale fizycznymi oczami i też więcej widzimy w nocy, tak? Jak się ściemnia. Wszystko jest widoczne. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania. Mówi się również, że wampiry są z natury nieśmiertelne, a jedynym sposobem, by je zniszczyć, jest pocięcie ich na kawałki i spalenie zwłok. Co odbierasz na ten temat? Ale to nieśmiertelny, to wiesz co, wychodzi jakby z ilości połączeń ta nieśmiertelność jest. To nie, wiesz co, nie widzę tego, żeby to było jakieś pocięcie czy cokolwiek. A ile taki wampir może żyć? 600 lat. To skończyłyśmy już teraz protokół oficjalny. I zadam ci kilka pytań. To może zaczniemy od tych 600 lat. W jaki sposób, nie wiem, rodzą się te wampiry? Z kogo one się rodzą tutaj? W świecie fizycznym. Jak powstają? Niestety jest człowiek, ale który jest to taki by był przepuszczane, człowiek jakby przepuszczał inne byty przez siebie. Wiesz, jakby był bardzo zaingerowany. Czyli istota z ingerencją. Są świadomi ludzie, którzy to robią. I są też ci nieświadomi, tak? I wtedy tak jedni i drugi zdobywają połączenia. Czyli bo jest tak. Dużo ludzi, którzy właśnie nie wiedzą, że właśnie, że nie mają połączeń i to czują, że ktoś, mam tu właśnie istotę, która czuje, że coś jest nie tak, że jest przy danej osobie, że jakby
opadał sił, miał mniej energii. To są podpięcia robione, wiesz? To bardziej mi się kojarzy z wampirem energetycznym. Mhm. Nie wiem, czy ty właśnie cały czas... Bo ja chciałabym cię zapytać o taką postać fizyczną. Czy te wampiry fizyczne rzeczywiście istnieją w takiej postaci, o jakiej większość ludzi myśli? Czyli takie istoty, które mają kły, wypijają tą krew z ludzi, coś takiego. Nie wychodzą podczas dnia z domu, czy z gdziekolwiek tam żyją. Jakby ludzie zmodyfikowani genetycznie. Wiesz, co mi przyszło, tak? Połączenia człowieka i zwierzęcia. Z kłami. Czy w czasach współczesnych żyją takie wampiry? I odżywiają się poprzez krew. Tak. Czy, A są też ludzie, tak? I są też ludzie, którzy się karmią tylko krwią. Czy ci ludzie są jakoś odizolowani, czy oni żyją wśród nas? I tu mi się dwie wersje pokazują, żyją w lesie, odizolowani. Ale wychodzą do ludzi. Ale też tutaj, wiesz co, elity mi się pokazują. Tak. To teraz zapytam cię o tych, którzy żyją w lesie. Gdzie, w jakim lesie oni żyją? Bo wszędzie tutaj, na przykład w Europie, to nie ma tak dużo lasów, które w których mógłby sobie człowiek żyć niezauważony, taki zmodyfikowany genetycznie, niezauważony przez innych. Wiesz co, co pierwsze co mi przyszło to Azja, ale ci ludzie są bardziej bardziej biali, wiesz, takie tacy coś podobni do albinosów, tacy biało przezroczyści. I w tym lesie to oni żywią się krwią. Jak zdobywają swoje pożywienie? Ludzie, zwierzęta. Zwierzęta też. Tak, ale zwierzęta, ale i ludzie, jeżeli chodzi o ludzi, to jeszcze dzieci niewinne. A jak wyszukują te swoje ofiary? Wiesz co? To tak jakby, kurczę, w eterze i widzą. Tak by informacja się rozchodziła po eterze. I oni lokalizowali ciało fizyczne i się tam pojawiali. Ale nie wszystkie się dzieci na to zgadzają, czyli to fizyczność, bo bardziej świadome potrafią rozróżnić wampira. Nawet jeżeli mają tam 9-10 lat. A właśnie mówi się, że wampiry mają jakieś takie zdolności, mogą się przemieszczać, znikać, pojawiać.
Co odbierasz na ten temat? Wiesz, to subtelnie się pokazywać, subtelnie pojawiać się i znikać. Na moment właśnie się pojawiać i znikać. To wiesz, to tak wiesz, tak jak w fizyczności z ludźmi, my widzimy część subtelną danego człowieka, nie zawsze, ale no widzimy. I to takie coś, co jest nienormalnego dla człowieka, tak? A widać w fizyczności właśnie ciało subtelne też, takie pojawianie się i znikanie. A powiedz mi, kiedy taki wampir żywi się krwią, to on najpierw zabija swoją ofiarę, czy wypija tą krew z ofiary, która żyje? Czyli z istoty, która żyje? Nie, nie zabija, na żywca idzie, wiesz? Na żywca, no. Ta istota później przeżywa, czy umiera? Wiesz co, ta istota jest uwięziona właśnie w tym wampirze. Jej część subtelna. Fizycznie wypija tą krew, tak? Karmi się dla niej takie pyszne. I wtedy rośnie, nie? I część subtelna, wchłania część subtelną. A z jakiego miejsca wypija najczęściej tą krew? Serce. Kalice to serca. Się wgryza. I właśnie jest takie powiedzenie, że wampiry właśnie, kiedy się wgryzają w to ciało człowieka, mogą wprowadzić substancję, która zmienia DNA. Później ten człowiek właśnie rzekomo staje się wampirem. Czy widzisz coś takiego? Więc jak ty to powiedziałaś, to bardziej wygląda jakby... Nawet to ugryzienie, tak jakby to już jest połączenie energetyczne, tak jakby wpuszczenie, przepuszczenie, jak to nazwać, przepuszczenie bytu, tak, do tej danej istoty. Powiedziałaś, że najpierw energetycznie oni jakoś lokalizują te swoje ofiary, ale kto tak naprawdę jest ich ofiarą? Dzieci, dorośli czy osoby może z niskimi wibracjami albo jakimiś specyficznymi cechami? Może być, a widzisz, takie coś przyszło, może być każdy, ale nie musi. Wiesz co, i więcej nic nie. Więcej nic nie widzę. A teraz jeszcze mam takie pytanko do ciebie. Dobrze. Dlaczego nasze kotki, twój i mój, tak się uaktywniły, kiedy zaczęłyśmy ten protokół? Mojego musiałam teraz puścić, bo dobijał się tak intensywnie do okna, a twój zasłaniał nam tutaj ekran. Może widzisz coś na ten temat? Wiesz co, niepokój taki w nich. Niepokój tak jakby i
coś przeganiały, wiesz? A powiedz mi, czy właśnie koty widzą te wampiry? Bo koty lubią wychodzić nocą i chodzić tam własnymi drogami. Mhm. A wampiry też się uaktywniają nocą. Czy koty je widzą? Czy koty boją się wampirów? Ja też, co mi przyszło, nie boją się. Ale to wszystko od świadomości zależy. Koty chodzą swoimi drogami, ale no, widzą. Wszystko widzą. To wszystko zależy, wiesz, od świadomości. Halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Słucham cię. To czyli na temat kotków i wampirów, czy dostrzegasz coś jeszcze? Nie, nic nie dostrzegam. To jeszcze mam takie pytanie. Czy wampiry żyją samotnie, czy w grupach? I samotnie, i w grupach. I to taka grupa czteroosobowa. Cztery osoby. Gdzie ta grupa mieszka aktualnie? Ta Azja cały czas się pokazuje, wiesz? A czy w Polsce żyją takie wampiry? Jest to i nie i tak, bo masz wampiry i wampiry energetycznie, nie? Jedno z drugim się jakby, wiesz... Łączy. Kłóci. Kłóci, a. Kłóci, jedno z drugim się kłóci, bo może wampir energetyczny i tu wampir, ale to tak wampir energetyczny. Bo tak. Wszystko chodzi o energię, wszystko o energię chodzi. A teraz cię zapytam o te fizyczne, które muszą się żywić ludzką krwią w Polsce, czy żyją? Tak. A w jakim rejonie Polski? Wiesz, to wszędzie się są porozrzucani. Po całej Polsce to dużo takich kropek widzę. A jak oni się żywią? To znaczy w tym sensie, czemu nie mogą być zdemaskowani? Skoro sobie tak żyją. Tu chodzi, wiesz, o uważność, bo ich widać, są demaskowani. Ten, kto widzi, wie, to wie o tym. A jak często muszą przyjmować ten swój pokarm, żeby utrzymać się swobodnie przy życiu? Przychodzi mi raz na tydzień. Czy to jest konkretny dzień tygodnia, czy nie? Obojętnie? Ty zadałaś pytanie, to przyszła środa. A dlaczego środa? Tak też przyszło, że ludzie są bardziej... ludzie się za... zapracowani, zmęczeni i nie zauważają pewnych zmian.
lub w ogóle nie byli na sobie zmęczeni, bo wydaje mi się, że zmęczenie to jest normalnością. Zmęczenie, wymęczenie. Może się tak okazać, że to zmęczenie jest spowodowane. Spowodowane ingerencją wampira? Tak. Powiedziałaś mi, że wampiry współpracują z ludźmi. Czasami jest to współpraca świadoma, czasami nieświadoma. Kiedy ta współpraca się zaczęła? I taka informacja przychodzi miliony lat. Miliony lat temu. Więcej. Wiesz co, tak, słyszę cały czas słowo nieskończenie wiele. Czasu temu. Dobrze. A powiedz mi, bo w dawnych wiekach, no teraz też się o tym słyszy, tylko bardziej tak... Jesteście głupi. Cały czas to słowo słyszę. Jesteście głupi. No przyjrzyj się temu słowu. Dlaczego jesteście głupi? Powtarza cały czas. Przyjrzyj się, dlaczego właśnie ciągle to powtarza. I mówi, że jesteście chętni oddawać oddawać swoją energię. Nie skupiacie się na sobie. A my to wykorzystujemy. A dlaczego nie skupiamy się na sobie? Bo dla was jest to coś nienormalnego, żeby się skupić na samym sobie. Ale powtarzacie historię cały czas. Ale na początku skupialiśmy się na sobie. Ale później przyszła technologia, sztuczna inteligencja, praca, ciągłe zabieganie, martwienie się. Kto to wszystko wykreował? Te wszystkie przeszkadzajki, żebyśmy nie skupiali się na sobie. No właśnie, to jest gra. No właśnie. Które chętnie uczestniczycie. Jak możemy wymiksować się z tej gry? Jak możemy się bronić przed tymi wampirami? Jak się bronisz, to oczekujesz na atak. I przyciągasz. Atak, ochrona, atak, ochrona, atak, ochrona. Świadomość swojej mocy. Tak jak z każdym ingerentem. Tak jak czegoś się boisz, to przyciągasz. Jeszcze zaintrygowało mnie takie pytanie, bo w protokole oficjalnym wspomniałaś coś o lustrach, że oni jakoś przechodzą przez lustra jako portale. Wiesz co, Irenko, to jest ciężka energia, czekaj, się rozłączę na chwilę. Rozłącz się, rozłącz się.
podnieść swoje częstotliwości. Może wytwórz sobie taki portal oczyszczający z tych ciężkich energii. Oddychaj. No, w porządku. W porządku. I teraz, Marzenko, zabezpiecz się, zabezpiecz swoją przestrzeń, żebyś nie musiała w tym uczestniczyć, tylko obserwujesz to z daleka, a te energie, które obserwujesz, nie mają na ciebie absolutnie żadnego wpływu. Powiedz mi, czy mogę ci zadać to pytanie o tych lustrach, czy wolałabyś? Tak, tak. Bo właśnie, jeżeli chodzi o te lustra, powiedziałaś, że właśnie te wampiry jakoś tak łączą się, przechodzą przez te lustra jako portale. I ja tutaj właśnie mieszkając za granicami Polski, spotkałam się z czymś takim, że nie powinno się kupować starych luster, a na tych różnych brokantach można kupić bardzo dużo luster, nawet w takich bardzo pięknych oprawach. A właśnie słyszałam, że nie powinno się właśnie kupować starych luster, bo może tam być uwięziona jakaś energia lub to lustro może być portalem. Przypatrz się może takiemu, znajdź jakieś takie lustro stare na brokancie i zobacz, czy coś odbierasz na ten temat. W jakiejś takiej pięknej ramie. Starej. W porządku? Marzenko? Tak, wiesz co, tam jest, cieszę, tam jest portal, jak najbardziej, takie przepuszczanie przez lustra, ale to są porozrzucane te lustra po świecie, wcześniej wykorzystywane właśnie przez innych, żeby tak jakby stwarzali sami portale energetycznie, wiesz? Takie przejścia są, ale nie wszystkie. A powiedz mi, czy lustra można kupić, nie w tym sensie, w innym. Lustra są takie w takich pięknych ramach, że wręcz aż zachęcają, żeby je kupić. Czasami cena nie jest zbyt wygórowana. Co o tym myślisz? Czy to może być taki wabik? Tak, może być wabik. Może być wabik, ale nie musi, bo możesz energetycznie oczyścić tą rzecz, tak? Zneutralizować, że na ciebie nie ma wpływu. A powiedz mi sobie ale jeszcze... też są, właśnie, ale też są przekonania w ludziach po prostu, że też mają wpływ, że co tworzysz, to wierzysz tak naprawdę, że to może być, tak nadajesz temu znaczenie, tak? A powiedz mi jeszcze taką rzecz, skoro jesteśmy przy lustrach. Czasami są lustra kryształowe i lustra takie zwykłe. I ja mam wrażenie, że w lustrze kryształowym, jeżeli się przeglądam, to ładniej wyglądam. Czy coś odbierasz na ten temat? Wiesz co, to z przekonania jest, tak? No dobrze. Dobrze. To wróćmy ale, jeszcze. Ale lustra mają różne kąty też padania, tak? Są z różnych tworzyw wykonywane, tak? Tak. I są różne kąty badania. To wróćmy jeszcze krótko do zdolności tych wampirów.
właśnie takie osoby, które są tymi wampirami, mają jakieś zdolności wyjątkowe, które my ludzie tutaj postrzegamy jako wyjątkowe. Wiesz co, te wyjątkowe to poprzez ingerencję, tak, no, tak jakby przypuszczanie, wiesz, szybkość, wzrok, przemieszczanie się. Siła. To wszystko jest poprzez połączenia. A może spójrz teraz na typowego wampira energetycznego, bo tym stwierdzeniem się często posługujemy. Często mówimy, to był wampir energetyczny, bo tak się przy nim źle czułem. Ale to wiesz co, to jest człowiek, który ma ingerencję, tak? Który ma silne ingerencje. To było czuć byta, tak? Danego człowieka. To czuć ingerencję. A powiedz mi, jeżeli ktoś na przykład pracuje z taką osobą, którą odbiera jako wampira energetycznego, jak może się zabezpieczyć? Bo cały czas przecież musi z nim przebywać. Jak może zneutralizować tego? I to wiesz, wszystko od woli, od uważności, od świadomości zależy, tak? Świadomości własnej mocy, że nie ma wpływu dana istota, dana osoba. To na koniec mam jeszcze takie pytanie. Ja słyszałam taką inną wersję, żeby zniszczyć wampira tego tutaj fizycznego, to trzeba mu wbić drewniany kołek w serce. Skąd pochodzi to stwierdzenie? Kto je wymyślił lub zastosował? Pierwsze, co mi przyszło, to wymyślili ludzie. Odciąć ze swojej przestrzeni. O, tak. Bo przestrzeń należy do każdej istoty indywidualnie. Nie. Oczyszczyć się z połączenia, po prostu odciąć się, tak? I nie ma wpływu w ogóle. I tutaj przychodzi zauczysta uważność siebie. Ja myślę, że to wynika stąd, że tak jak powiedziałaś, że te wampiry żyją bardzo długo, więc po prostu ludzie szukali sposobu na to, żeby ich jakoś wyeliminować. Tak, i przestać się bać, bo tutaj na emocjach strachu, lęku, tak, poczucia, że może być zaatakowany. Takie emocje czy przekonania, które ma człowiek w sobie, to praca z przekonaniami, ze schematami, tak? Coś rezonuje z jedną i z drugą stroną. Nie szukać się na zewnątrz, tylko wewnątrz siebie. Coś, co możesz mieć w sobie i puszczasz to, tak? Rozwiązujesz, rozpuszczasz. Dobrze. Czy na koniec chciałabyś jeszcze coś dodać w związku z tym tematem? Skupiać się na sobie.
i uważność siebie w każdym momencie. Nie czuję, tak jak... tak jak masz niepewność, niepewność sobie, to nie szukaj tej niepewności, że wyczułeś od kogoś niepewność, tylko też zauważ sobie, co zarezonowało, że taka niepewność też powstała i znaleźć to sobie i puszczać to. I właśnie, co jest twoje i co nie należy do ciebie, tak? Takie coś, wiesz, mi przyszło. Dobrze, to chyba wszystko na ten temat. Tak patrzę, mój kotek jest tutaj jak strażnik cały czas. Twój też cały czas przemyka. Dobrze. Dobrze, to spokojne są. Spokojne, tak, ale są bardzo blisko. Obserwują. Tak. Uważne są bardzo, bardzo właśnie kotki. Dobrze, to ja myślę, że na ten temat to wszystko. To dziękuję ci, Marzenko. Dziękuję. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią.
Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque
El cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser fa hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.